Witajcie, kochani, na Tarot Esme. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście tutaj ze mną na kanale. Przed nami teraz ogólne czytanie Tarota dla zodiakalnych ryb na luty 2022 roku. Dla Was, drogie rybki, przygotowałam talię Syreny, The Mermaid Tarot. No i oczywiście będziemy patrzeć przesłanie anielskie z talii Życie z aniołami. Proszę moje wyższe ja o prowadzenie zgodne z najwyższym dobrem dla mnie podczas czytania i dla wszystkich osób, które będą oglądały to czytanie w swoim czasie. Ok. Na razie odkładamy tarota i zobaczymy, co tutaj aniołowie nam powiedzą. Kochani, po czytaniu zajrzyjcie sobie do opisu filmu. Znajdziecie tam link do mojej strony internetowej. A tam moją ofertę czytań indywidualnych. Jeśli potrzebujecie, zapraszam. Jakie przesłanie anielskie dla naszych kochanych rybek mają aniołowie na luty 2022 roku? Jakie przesłanie na luty 2022 roku? Opieka. No, kochani, już powinniście czuć się lepiej, bo widać, że ta opieka w lutym dla Was będzie. Cokolwiek by się nie działo, będziecie zaopiekowani. Może też Wy będziecie mieli możliwość albo okazję jakąś opieką kogoś otoczyć, bo to zawsze działa w dwie strony. Zobaczmy, co tutaj na ten temat jest napisane. Wyciągnęliśmy tę kartę, aby doświadczyć opieki i pozwolić doświadczyć jej innym. Zatroszczmy się najpierw o siebie, spełnijmy swoje potrzeby, pielęgnujmy je, opiekujmy się nimi. Kiedy to zrobimy, będziemy mogli z łatwością zatroszczyć się o innych. Bóg i anioły kochają nas bezwarunkowo, akceptują nas takimi, jakimi jesteśmy. Czasem wydaje nam się, że jesteśmy pozostawieni samym sobie. Wiedzmy, że nie jesteśmy sami. Nasze anioły stróże czuwają przy nas. Boska miłość powierzyła im misję opieki nad nami. Nie martwmy się o swoją przyszłość, to strata energii. Żyjmy w tu i teraz, bowiem tylko wtedy przez działanie zmieniamy swoją przyszłość. Rozejrzyjmy się dookoła, czy nie moglibyśmy pomóc swoim ukochanym. Może powinniśmy porozmawiać z kimś lub po prostu być przy kimś. Afirmacja. Nigdy nie jesteśmy sami. Nasz anioł stróż jest razem z nami, teraz. Więc czujemy się bezpiecznie i dobrze. Piękna energia takiego otulenia. Kochani, no bardzo będziecie mieć miesiąc taki, jakby to powiedzieć, w takim otuleniu. W takim poczuciu bezpieczeństwa. A jeżeli tak naprawdę będzie się działo coś takiego, zobaczymy, co karty pokażą, co będzie wymagało takiej opieki, no to pamiętajcie, tutaj ta karta tutaj tak jak no, przede wszystkim podkreśla, że po prostu otrzymacie opiekę, że otrzymacie feedback od świata, czy to w postaci właśnie energii anielskich, czy czasami też aniołowie pokazują się właśnie jako, no, znaczy poprzez ludzi działają, właśnie aniołowie w ludzkiej postaci. No dobra. To zobaczmy, co tutaj się pokaże dla Was, drogie rybki, na luty 2022 roku. Jakie energie, jakie potencjały dla naszych kochanych rybek. Luty 2022 roku. Rybki zodiakalne, ascendentalne, księżycowe, marsowe, wenusowe. Warto sobie posłuchać tego czytania też właśnie, gdy jest się rybką na przykład księżycową albo ascendentalną. Zawsze to poszerza naszą wizję danego miesiąca. Ok. Ryby.
luty 2022 roku. Główna energia tego miesiąca, umiarkowanie, przeszłość, paść denarów, przyszłość, dwójka buław. Co będzie Wam pomagać? 9 buław. Co może przeszkadzać? Rycerz denarów. Wpływy zewnętrzne. 8 denarów. Wpływy ukryte. Karta siły. Oczekiwania lub obawy. Rycerz mieczy. I rezultat albo rada paść kielichów. Ok, z przełożenia karta śmierci. Karta śmierci z przełożenia, ona może tutaj sugerować, że macie za sobą jakiś okres, jakiś czas, w którym pewne sprawy musiały przejść jakąś transformację. Może właśnie zostały zakończone. Może być jakiś taki moment, w którym coś zostało, jakby to powiedzieć, jakiś zakręt życiowy już dobiegł końca. I w tym miesiącu wychodzicie już, można powiedzieć, tak jakby na prostą. Już te trudniejsze doświadczenia macie za sobą. W karcie śmierci może być bardzo wiele rzeczy. To może być transformacja związana ze sprawami zawodowymi. To może być transformacja jakaś towarzyska. Może ktoś stracił kogoś. Też czasami tak w karcie się śmierci pokazuje. Ale też może to być zostawienie za sobą pewnego rodzaju stylu życia. Też jak najbardziej, że ktoś mógł, przejść jakąś transformację po to, żeby być zdrowszym, lepszym. I karta umiarkowania właśnie o tym mówi. Na ten miesiąc główną kartą macie kartę umiarkowania, która przynosi przede wszystkim właśnie zdrowie, która przynosi uzdrowienie, która też mówi o tym, że dobrze jest, żeby w tym miesiącu postępować, właśnie iść taką drogą środka, być w tu i teraz, to co też wychodziło tutaj, jak czytałam o karcie opieki, prawda? Więc bardzo, bardzo dobra energia, ale też jest to energia, która wskazuje, że czasami na przykład, żeby została wprowadzona równowaga, to trzeba usunąć ze swojego życia coś, co jest w nadmiarze. A jeśli nie ma tej równowagi po drugiej stronie, to trzeba dodać to, czego brakuje. Więc pewien wysiłek też tu będzie musiał być przez Was włożony. Więc energia bardzo dobra, ale też wymagająca pracy i wymagające też utrzymywania. No nie bez powodu tu między jedną a drugą muszlą, prawda, zachodzi przepływ, więc jest jakaś praca tutaj do wykonania, tak żeby była ta równowaga. To jest tutaj bardzo ważne. W karcie przyszłości pokazuje się paść denarów, więc to wejście w nową energię lub w jakąś nową sytuację. Może dla niektórych nowa praca, może dla niektórych nowa sytuacja życiowa z jakiegoś powodu już nastąpiła, bardzo możliwe, już może i w połowie stycznia, albo po prostu w związku z przełomem roku. I myślę, że ona Was też tutaj właśnie zaprowadziła do takiego uświadomienia sobie, że potrzeba jest budowania takiej właśnie równowagi. W karcie przyszłości mamy dwójkę buław. Jest to karta nowych możliwości. Przede wszystkim nowych początków, ale też jest to karta pracy nad tym, co chcemy uzyskać. Często o dwójce buław mówi się, że jest to karta wysyłania intencji, że jest to karta pracy z afirmacjami. Karta skupiania się na tym, czego chcemy. W energii dwójki buław nie skupiamy się na tym, czego nie chcemy. Skupiamy się na tym, czego chcemy. Bo skupiając uwagę na czymkolwiek, przyciągamy to do siebie. I ważne jest, żeby w tym miesiącu, żebyście, drogie
rybki o tym po prostu pamiętały, żeby skupiać się na tym, co jest dla was ważne, co was wspiera, co jest dobre, skupiać się na pozytywach. Oczywiście dwójka buław też w klasycznym tarocie będzie mówiła o tym, że może niektórzy z was będą planowali podróże, wyjazdy. Ogólnie może to być taki czas, w którym możecie planować sobie do przodu na parę miesięcy, albo nawet niektórzy na cały rok czas, różne wydarzenia i tak dalej, więc jest to takie patrzenie przed siebie, jest to pewnego rodzaju taka wizualizacja. Ale pracując z wizualizacją, ważne jest, żeby właśnie skupiać się na pozytywach i wręcz już nawet widzieć siebie, jak już robicie to, co dopiero zamierzacie. To bardzo pomaga energią zbliżyć się do nas. Co wam będzie pomagało dodatkowo w tym miesiącu? 9 buław. No, nieodpuszczanie. 9 buław jest kartą wytrwałości. Być może niektórzy z was będą po prostu zmuszeni do przyciśnięcia nawet właśnie w danym momencie. Czy zawodowych jakichś rzeczy, czy jakieś inne cele, jak macie, prawda? Może trzeba będzie po prostu przycisnąć, żeby osiągnąć to w takim wymiarze, w jakim potrzebujecie. Też 9 buław może po prostu oznaczać wzięcie na siebie jakiejś odpowiedzialności, może nawet większej niż zwykle, po to właśnie, żeby się wykazać, żeby może i sobie coś udowodnić. Czasami tak jest. Albo żeby się przyzwyczaić do pracy już później na jakichś większych obrotach. Co tutaj może w tym wszystkim przeszkadzać? No, mamy tutaj kartę rycerza denarów. Rycerz denarów w negatywie może albo za bardzo się przywiązywać do obranego planu i może być mało elastyczny wtedy, albo wręcz może właśnie tracić z oczu to, co ma do zrobienia. Więc na to trzeba po prostu uważać. Też rycerz denarów w negatywie będzie powolny, będzie robił różne opóźnienia i tak dalej. Albo może być na przykład tak drobiazgowy, że się będzie gubił w takim swoim perfekcjonizmie. Więc też na to bardzo uważajcie. Ważną rzeczą jest, żeby sprawy pchać do przodu, żeby to szło. Nie musi to być jakoś w jakiś taki idealny sposób robione. Nie, uważajcie na ten swój perfekcjonizm w tym momencie. No i na zbyt małą elastyczność w działaniu. O cokolwiek oczywiście tutaj by chodziło, bo no to jest czytanie ogólne, więc u jednych osób to będzie w sprawach zawodowych, u innych w relacjach lub w związkach, więc lub w jakichś prywatnych innych rzeczach w naszym życiu. Wpływy zewnętrzne. No i tutaj mamy 8 denarów. 8 denarów jest kartą związaną z naszą codziennością, z naszą rutyną, z tym, jak na co dzień budujemy siebie, jak pracujemy. I bardzo możliwe, że właśnie ta 8 buław na pozycji wpływów zewnętrznych pokazuje nasze środowisko związane albo z zawodowymi rzeczami, czyli naszą pracę. I ta karta może wskazywać, że ten miesiąc może być zdominowany przez sprawy zawodowe, ale też 8 denarów pokazuje nasz rozwój, nasze skupienie się na budowaniu najlepszej wersji samego siebie. Więc też może się tu pokazywać, że właśnie możecie w tym miesiącu mieć jakąś właśnie pomoc, opiekę, wsparcie, czy to właśnie na polu zawodowym, czy na polu rozwoju osobistego, czy rozwoju w ogóle takiej pracy nad sobą. Że to jest taki dobry moment na to, żeby się postarać. Te karty, 9 buław i 8 denarów obok siebie, mówią przede wszystkim o tym, że ktoś naprawdę się przykłada do tego, co robi. I to właśnie taka postawa będzie dla was korzystna, bo też będzie dobrze odebrana z drugiej strony. Ten świat zewnętrzny będzie to dobrze widział i będzie wam to wynagradzał, prawda? Także wydajecie z siebie, a świat tutaj, tak jak jest pokazane, jak wydajecie z siebie, przynosicie światu to, co robicie, a świat wam daje za to, więc bardzo, bardzo dobra energia.
jeśli chodzi o wpływy ukryte, o niespodzianki, no to to jest miesiąc, w którym możecie sobie uświadomić swoją prawdziwą siłę. Naprawdę to może to być coś takiego, że sami możecie siebie zaskoczyć, że tyle możecie. Bardzo, bardzo dobra energia i myślę, że dla niektórych z Was też tak może tutaj być, że możecie na przykład komuś nawet pomóc. Właśnie tak jak tutaj ta opieka była w karcie anielskiej, to w karcie, tutaj na tej karcie dziewczyna pomaga po prostu wyjść, tak jakby wyłuskać się z siatki wielorybowi. Ta syrena, prawda, pomaga. I tak też może być, że może dzięki sytuacji jakiejś, czasami nawet i zbiegom okoliczności, możecie pomóc komuś, komuś większemu, komuś ważnemu w jakiejś sytuacji i to zostanie bardzo docenione. Wtedy wy możecie później mieć wpływowego opiekuna. To czasami tak się zdarza. Oczywiście wiadomo, takich rzeczy nie robimy dlatego, żeby osiągnąć korzyści. Po prostu jak trzeba pomóc, to trzeba pomóc. Ale też możecie sami się zaskoczyć, jak wiele możecie i jak macie wielką moc w sobie. To też jest tutaj bardzo ważna rzecz. Jeśli chodzi o oczekiwania lub obawy, mamy tutaj rycerza mieczy. No, oczekiwania w rycerzu mieczy są zazwyczaj takie, że człowiek sobie myśli, że będzie szedł jak burza, że nareszcie wszystko się, wszystkie przeszkody znikną i po prostu pójdzie po swoje. No, także oczekiwania jak najbardziej korzystne, jak najbardziej możliwe. Z drugiej strony tu bym jednak uważała, żeby nie być w tym wszystkim zbyt pyszałkowatym, bo rycerz mieczy w negatywie potrafi być właśnie taki zbyt pyszałkowaty, potrafi być też zbyt nie, tak, no, taki nieuważny, nieroztropny. Na to też uważajcie, żeby taki nie być. Też trzeba uważać, uważajcie na słowa, bo rycerz mieczy też potrafi czasem, jak ja to mówię, chlapnąć ozorem i się później tego nie da odusłyszeć, więc też na to uważajcie. Jeśli macie w swoim otoczeniu taką osobę, która jest w typie rycerza mieczy, no to też trzeba po prostu tutaj odpowiednio taką osobę balansować. Mówię tutaj, bo karta umiarkowania jest właśnie taką kartą balansu, a to jest główna karta czytania. Więc tam, gdzie to będzie potrzebne, pamiętajcie, żeby wprowadzać taką energię pokoju, energię takiego zrównoważenia, harmonii. Może wtedy też uda się albo w Was jakieś takie zniecierpliwienie ogarnąć, albo w jakiejś konkretnej osobie, którą macie za współpracownika i tak dalej. Lub no, w rodzinie na przykład też. No i rezultat, rada, paść kielichów. Bardzo dobra energia. Paść kielichów przychodzi z niespodzianką zawsze. Tutaj ta rybka wyskakuje z kielicha, prawda? Więc paść to są dobre wiadomości. To są dobre też nowe początki. Dużo lepsze samopoczucie, dużo lepsze zdrowie. Też i takie... Tutaj mamy rybkę, ale to są czasami też motyle w brzuchu, więc to też tak może być. Otwarcie się z taką nadzieją i miłością na przyszłość. Też, tak jak mówiłam, mogą być jakieś niespodzianki. Możecie dostać jakieś zaproszenia, jakieś wieści, jakieś, może się ktoś odezwać. Albo wy też, czasami też w tej karcie pokazuje się jakiś nowy początek jakiejś znajomości, jak najbardziej. Jeżeli, przepraszam, jeżeli na przykład zawodowo na to patrzeć, to też może się okazać, że jakieś przesłanki, czy to o awansie, czy o jakimś takim nowym spojrzeniu i nowych możliwościach zawodowych też mogą się zacząć pojawiać, więc ważne jest, żeby do tego też podchodzić właśnie w taki radosny sposób, w taki życzliwy sposób. Myślę, że to jest tutaj bardzo ważne, zwłaszcza, że macie za sobą jakiś taki trudniejszy czas,
jakiś czas takiej większej transformacji. Tutaj Paś Kielichów mówi: uwierz, że może być dobrze. Uwierz, że świat nie zapomniał o tobie, że aniołowie nie zapomnieli o tobie, że masz tę opiekę, że ta nowa przyszłość, która tutaj jest planowana, te nowe możliwości, o których mówi dwójka buław, mogą być naprawdę dobre, mogą być korzystne dla ciebie. Więc droga rybko, miesiąc zapowiada się bardzo ciekawie. Ważne jest tu, żebyście ten miesiąc przeżywali świadomie. Tak tutaj to czuję, że ważna w tym miesiącu będzie naprawdę taka świadomość, świadoma praca nad sobą, tak jak mówiłam tutaj jeszcze, nieodpuszczanie sobie, to jest też tutaj ważna rzecz, po to, żeby wprowadzić w to swoje życie na nowo, po jakimś takim trudniejszym okresie, na nowo wprowadzić tę harmonię. Taki czas, ten miesiąc się zapowiada, no myślę, że wiele osób, wiele rybek potem właśnie po lutym, pod koniec lutego może już czuć się tak naprawdę spokojnie, tak swobodnie też. Pewne sprawy się ułożą i te nowe perspektywy, bo i ta karta mówi o nowym początku, i ta karta mówi o nowym początku, i tutaj mamy nowy początek, więc te energie będą dopiero jeszcze takie młode, więc warto je przypilnować, żeby one później ładnie rosły, żeby one później pracowały dla was. No. Ja wam, drogie rybki, życzę, żeby ten miesiąc był dla was jak najlepszy. Pozdrawiam was bardzo, bardzo gorąco. Zapraszam na kolejne czytania. Jeszcze, kochani, dodam tylko, że jeśli uważacie, że to czytanie lub jakieś inne czytania na moim kanale są dla was wartościowe, to być może ktoś z waszych znajomych potrzebowałby coś takiego obejrzeć, posłuchać, więc zapraszam do tego, żebyście wysłali w świat link, może do jakiegoś przyjaciela, przyjaciółki, kogoś, kto być może też potrzebuje takich informacji. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się ciepło. No i do usłyszenia następnym razem. Pa!